Serdecznie. Na dzisiejszej prezentacji chciałem Państwu przedstawić ciągnik Kubota model M6, model 132. W serii występuje model 122, 132, 142. Model o oznaczeniu 132 ma 133 konie mechaniczne plus z postem 20 koni więcej, czyli 153 konie mechaniczne, uwalniane powyżej 20 km na godzinę w transporcie. W standardzie ciągnik wyposażony jest w przednią oś amortyzowaną, koła o ogumieniu 480x65 na R24. Tutaj w tym przypadku akurat mamy markę Bridgestone. Z tyłu ogumienie 600x65x38. Amortyzacja kabiny. Trzy pary gniazd hydrauliki. Hydraulikę o wydatku 115 litrów na minutę z LS. Podnosi koło dźwigu 7 ton. Komplet zaczepów. Górny zaczep automatyczny ze stożnią 38 mm. Dolna listwa zaczepowa demontowalna. Haki kategorii trzeciej. Design Kuboty poszedł w kierunku Kuboty serii 7. Przez nas nazywana jest to mała siódemka seria 6, ponieważ jest to inny ciągnik niż był dotychczas GX. Przekładnia w ciągniku, jaką mamy zamontowaną, jest 24 przełożenia, 3 grupy po 8 zakresów. Na każdej z grup możemy pasować w automacie. Mamy nowy podłokietnik, mamy nowy joystick. Jak zawsze pomarańczowe kolory oznaczenia to są od jazdy. Niebieskie od hydrauliki, żółte od WOM-u. Tak jak było w Kubotce, tak jest. Rewers elektrohydrauliczny, kierownica regulowana za pomocą posunięcia joysticka do przodu lub do tyłu. Poruszamy się w grupie. Jak nacisniemy tu ten przycisk, mamy możliwość zmiany całej grupy, czyli zakresu, z zakresu pierwszego, drugiego lub trzeciego. Mamy cztery prędkości wałka odbioru mocy: 540 normalne, 540 ekonomiczne, 1000 normalne, 1000 ekonomiczne, zmieniane z poziomu operatora z kabiny. Wygodny wyłącznik prądu akumulatora wewnątrz kabiny, ładowarkę do telefonu, taka mała rzecz, a na pewno ucieszy nie jednego młodego operatora, nawet starszego. Standardowe wyjście trzypinowe. Z tyłu za fotelem operatora mamy możliwość regulacji przepływu hydrauliki. Tutaj oznaczone kolorami co do każdej z sekcji. Ciągnik jest u nas od kilku dni dosłownie na placu. Panel sterowania jak w starej M4, w starym GX-ie, jak w samochodzie osobowym. Mamy dwa sterowania trzypinowe, wyjścia trzypinowe do prądu. Tu jest jedno, tu jest drugie. Sprawna klimatyzacja, miejsce na telefon, miejsce na radio, zasłona przeciwsłoneczna, luk dachowy oczywiście, druga zasłona przeciwsłoneczna, fotel operatora miękki, wyściełany, składany, wyposażony w pasy, to bardzo przydatne dla mniejszych pociech. Jeden cup holder, drugi cup holder troszkę płytszy, tutaj półeczka, podłokietniki regulowane. Fotel amortyzowany pneumatycznie, jak zawsze w Kubocie w standardzie. Zapraszamy do kontaktu.